Podczas środowej sesji Rady Miejskiej radni zgłosili szereg interpelacji. O bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Wylotowej upomniał się radny Lauryn, domagając się budowy chodników wzdłuż tej ulicy. Radna Irena Schabieńska zwróciła uwagę na istotną kwestię rzutującą na stan wiedzy szczególnie młodych Suwałczan. Święci Romuald i Roch nie są założycielami naszego miasta, wyjaśniała. Święty Romuald, owszem, był kamedułą, założycielem tego zakonu, ale żył w X wieku, a nie w czasie, gdy zakładano Suwałki. A święty Roch nawet nie był kamedułą, tylko franciszkaninem i żył w XIV wieku. Nie wprowadzajmy w błąd, apelowała. O park w kwadracie między ulicami Świerkową, Nowomiejską i Pułaskiego interpelował przewodniczący rady Zdzisław Przełomiec, odwołując się do sugestii, jakie zgłosili mu mieszkańcy miasta. Sugerował jednocześnie, że po spodziewanym wkrótce wyprowadzeniu tirów z miasta byłoby to znakomite miejsce wypoczynku i rekreacji. Radny Juszkiewicz poruszył między innymi kwestię zanieczyszczenia Czarnej Hańczy. Zaplanowano badania, szukamy sprawcy lub sprawców zanieczyszczeń, ale może warto by było zacząć te działania od źródeł rzeki, a nie od granic miasta, mówił. Przecież rzeka, zanim wpływa do miasta, mija tereny dwóch innych gmin, uzasadniał, poddając pod rozwagę porozumienie z gminami Jeleniewo i Suwałki. I trudno mu odmówić racji.